Hej, z tej strony Znowgia, czyli Koncar, i w dzisiejszym odcinku znowu gramy w GTA 5 Online i w dzisiejszym odcinku będziemy zdobywać oto to złomowisko, które wybraliście wy w ankiecie, oto tej ankiecie, ankiety są w opisie, a ja bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcinka, zostawcie lajka, suba, wpiszcie kod twórcy z tego Fortnite Koncar, a ja z góry dziękuję i zapraszam, miłego dnia, tygodnia, miesiąca, roku i smacznego, jeżeli coś jecie, zapraszam. Zacząłem od zawieźnienia VIP-a do jego domu. Miałem do przejechania trochę więcej jak 5 km. Zrobiłem to i moja popularność była na maksa w klubie nocnym. Zaraz potem wskoczyłem sobie do dziupli, żeby zdobyć zasoby do wytwórni kwasu albo do bunkru. No i to niestety ode mnie nie zależy, ale stwierdziłem, że po prostu ich wszystkich szybko rozpieprzę, znajdę i stwierdziłem właśnie, że wolałbym chyba do bunkra, a nie do kwasu. No bo do kwasu chyba według mnie jest trochę mniej opłacalne i więcej czasu to zabiera. Ale po wybiciu wszystkich znalazłem kod, wpisałem go do sejfu, otworzyłem safe, wziąłem zasoby. No i te zasoby były właśnie do bunkra, więc byłem zadowolony, no bo właśnie takie zasoby chciałem. Zaraz potem udałem się po paczkę Geralta, zdobyłem z niej 16 tysięcy. No i potem nadwyżka broni z bunkra musiała być zawieziona. I oczywiście jak zawsze modliłem się, żeby nie mieć za daleko do przejechania. No i na szczęście nie było aż tak źle, bo było to takie raptem 6,5 km. Zrobiłem to, przyjechałem, dostałem 50 tysięcy. Zaraz potem nowy biznes. Mój ulubiony tekst z agencji i zacząłem moje pierwsze zlecenie. W tym zleceniu musiałem po prostu dolecieć do pewnego hangaru na lotnisku, wybić wszystkich i odzyskać pojazd klienta, któremu właśnie skradziono ten pojazd. Po prostu agencja to według mnie jest jeden z lepszych biznesów, dlatego chciałam go jak najszybciej zdobyć, się tylko dało. Bo najtańszy jakby biuro kosztuje 2 miliony, ale to właśnie widzicie w tle, jak wybijam wszystkich, powiedzmy wszystkich, i odzyskuję motor, który został skradziony mojemu klientowi, nie wiem właśnie komu, ale myślę, że komuś bogatemu, albo komuś z cyberpunka, ale to nieważne. Wsiadłem na motor i wystarczyło, żebym otworzył sobie hangar i mógł wyjechać. Niestety raz zginąłem, ale nie było problemu. Potem wsiadłem z powrotem na motor, otworzyłem hangar, no i mogłem wyjechać. Wystarczyło, żebym dostarczył do agencji. To zrobiłem. Dałem kluczyki właśnie Franklinowi. On powiedział, że nieźle. Ja też tak myślę i dostałem za to 49 koła, więc bardzo fajnie. Potem zrobiłem eksport mieszanych dóbr. Kupiłem u babki, żeby mi mieszane dobra też przywiozła, a ja właśnie też zawiozłem i za to dostałem nasze ukochane 50 tysięcy. Zaraz potem wróciłem oczywiście gdzie? No gdzie? Do agencji, do lepszego, najlepszego biznesu. Następne zlecenie, gdzie musiałam odzyskać kosztowności. Udałem się do Killalala, takiego klubu, gdzie w sumie byli lości i musiałam ich wszystkich wybić i znaleźć kod do sejfu. Sejf znalazłem, był u góry, więc wystarczyło, żebym znalazł jeszcze tylko kod. Tu bardzo ładnie wszystkich wybiłem, nie umierając oczywiście, naturalnie, ja jestem najlepszy, więc nic dziwnego. No i znalazłem kod. O właśnie, otwieram sejf. Był to jakiś naszyjnik z zielonym diamentem. Wziąłem go i wystarczyło, żebym wrócił do agencji. Dał Franklinowi. Zrobiłem to, dostałem do 50 tysięcy. Potem udałem się, żeby zrobić kontakt z doktorem Dre na polu golfowym. I pierwsza misja polega na tym, że musiałem dogonić dwóch gości i jakby zniszczyć im bluzki, więc zniszczyłem pierwszemu gościowi. I w skrócie chodziło o to, że oni tam się na tego doktora dredarli, że on powoli to robi. No i my ich dogoniliśmy. Nie musiałem chyba ich zabijać, ale stwierdziłem, że tego zabiję, żeby nic nie gadał. Potem drugiego staranowałem i musiałem za nim podążać na molo, gdzie musiałem go pobić. Pobawiłem się z nim chwilę. No i misja była wykonana. Za samą misję dużo nie dostaję, ale za sam kontrakt dostanę $1 000 000, więc bardzo opłacalnie. Tutaj właśnie misja zaliczona. To tak polegała właśnie pierwsza misja od doktora Dre. Potem odpaliłem zlecenie, które będę robić znowu, bo to odzyskiwanie kosztowności. Chciałem na początku odszukać safe, a potem kod. Znowu było to Killalala, to samo miejsce i safe był w piwnicy. A potem znalazłem kod, wpisałem go do safe'u. Wziąłem znowu złoty naszyjnik z zielonym diamentem. Dostarczyłem go do Franklina i dostałem za to 37 tysięcy. Zaraz potem odpaliłem następne zlecenie za 49 tysięcy, bo to znowu odzyskiwanie pojazdu, tym razem był to znowu motor z lotniska. Odzyskałem go, dowiozłem. Na tym samym ta misja polegała, więc stwierdziłem, że nie pokażę tego, no i oczywiście 49 tysięcy. Potem odpaliłem drugą misję z kontaktu doktora Dre. Było to odzyskiwanie jakichś danych z budynku FBI. Na początku musiałem po prostu polecieć na dach. W skrócie, ktoś ukradł
doktorowi Dre, nie wiem, tak się to mówi chyba, 3 telefony, gdzie były, czyli telefony, które zawierały dane z nowych piosenek, które jeszcze nie zostały wypuszczone i musimy je odzyskać, żeby dowiedzieć się, kto te telefony ma, musieliśmy się włamać do budynku FBI, no i pewne dane wykraść i ja już wiedziałem, jak to się robi, trzeba wysadzić pewne drzwi, bo robiłem tą misję już aż 4 razy, więc wiedziałem, że trzeba te drzwi wysadzić, wejść do środka, coś tam zhakować. Kiedy już miałem wchodzić do środka, nowe drzwi się pojawiły. Po prostu pięknie. Nie rozumiem tego, ale wiem tyle, że się wysadziłem. Zmarnowałem życie, ale nie było problemu, bo nie wiem dlaczego. W momencie, kiedy zhakowałem laptopa, nikt się nie pojawił. Żaden przeciwnik, ani jeden się przeciwnik nie pojawił. Więc po zhakowaniu okazało się, że muszę jeszcze serwer ukraść. Ukradłem serwer, potem musiałem jeszcze wyjść na dach, wziąć helikopter i nim uciec z policji i wrócić do naszej agencji. W ogóle jednego policjanta wystrzeliłem gdzieś w kosmos, ale zgubiłem policję i wróciłem do naszej agencji. I druga misja od doktora Dre została właśnie wykonana. I w międzyczasie, kiedy robiłem tę misję, musiałam poczekać i zrobić następną misję, której musiałam też odzyskać pojazd. Tym razem było to na Davis, był to jakiś hangar, gdzie musiałam po prostu Ignusa, naszego klienta, odzyskać. Był po prostu pilnowany przez nie wiem kogo, chyba Ballasów, czy ja się nie znam na tym, ale przez jakichś gangsterów. Musiałem jeszcze tylko otworzyć oczywiście znowu drzwi i wyjechać naszym pięknym, szybkim Ignusikiem i wrócić nim do agencji. I dostałem za to, tak jak już mówię zawsze, 36 koła. Potem następna misja, która była w klubie nocnym, musiałam po prostu wyrzucić gościa z klubu nocnego, żeby podnieść popularność, ale tym razem następna misja, ale od doktora Dre, czyli trzecia. W skrócie, w tej misji musiałam ukraść nagrania z monitoringu, z ochrony, z klubu nocnego jakichś gości i potem wrócić do agencji i dać je Franklinowi. No i trzecia misja od doktora Dre została wykonana. W międzyczasie zrobiłem następne zlecenie, gdzie musiałam tym razem udać się do Vanilla Unicorn, otworzyć safe i wziąć tym razem złoty zegarek, nie naszyjnik, no i przynieść go Franklinowi i następna misja gotowa. Za nią dostałem 41 tysięcy. Zaraz potem następna misja od doktora Dre, gdzie na początku musiałam ukraść Longfina, czy taką łódkę właśnie, i znaleźć oto taki ogromny jacht, włamać się na niego i w sumie znaleźć pewne dowody albo informacje na temat imprezy, która gdzieś się odbędzie. I oczywiście ja już mogę powiedzieć, impreza odbędzie się w kasynie, gdzie zaraz pójdziemy, ale aktualnie musimy po prostu wyczyścić cały jacht, żeby po prostu otworzyć sobie drzwi do takich niższych kajut, gdzie po prostu będą te dowody. I właśnie tu właśnie otworzyłem, znalazłem te dowody, zrobiłem zdjęcie, wysłałem Franklinowi i Mani, no i uciekłem i następna misja wykonana. Znowu, w międzyczasie zrobiłem następną misję, gdzie po prostu musiałem zabić gang i musiałem 4 różnych właśnie takim władców, że tak powiem, ważniejszych ludzi z tego gangu zabić. Co nie będę tego pokazać, bo to nudne, po prostu zwykłe strzelaniny. No i potem dostałem za to 52 tysiące po zrobieniu tej misji. Potem odpaliłem już następną misję od doktora Dre, taka ważniejsza misja, czyli taka odpalana nie na normalnej sesji, gdzie musiałem po prostu ukraść temu chłopowi właśnie muzykę, bo szukaliśmy, gdzie on będzie mieć ten koncert z muzyką doktora Dre. Okazało się w kasynie, udaliśmy się do tego kasyna, no i on tam był, ale niestety nam uciekł, więc musieliśmy po prostu policzyć się z jego ochroną, zabić ich i dogonić go i odzyskać tą muzykę, więc po prostu po wybiciu jego ochrony wróciłem, zabiłem go, wziąłem jego plecak, gdzie była właśnie ta muzyka i wróciliśmy do agencji i misja wykonana. I tutaj o dziwu dostałem za tą misję dodatkowe 100 koła, właśnie widzicie to w prawym górnym rogu, za sekundę zobaczycie. Uwaga, prawy górny róg, 3, 2, 1 i dodatkowe 100 koła właśnie się pojawi w rogu. Się zdziwiłem, ale rozpocząłem następną misję od doktora Dre, gdzie musiałam po prostu iść do klubu, takiego klubu golfowego, ale takiego nie pola golfowego, tylko klubu, gdzie ludzie z pola golfowego lubią to przebywać i po prostu tym razem wziąć lokalizację limuzyny, odzyskać ją, gdzie taki jeden gościu właśnie, który też ma powiązania właśnie z tą muzyką doktora Dre, gdzie on będzie jechać tą limuzyną, ona nam daje dużo informacji do następnych misji. Te misje są pokręcone, sam ich trochę nie kumam, ale po prostu musiałam włamać się do terminala ochrony i namierzyć tą limuzynę. Dostałem obszar na mapie, gdzie ta limuzyna się znajduje, znalazłem ją, musiałam za nią podążać, nie mogłem być za blisko przy niej, musiałam za nią podążać, no i podążałam za nią do takiej pewnej willi, gdzie musiałam zrobić jeszcze zdjęcie
wejścia i tu właśnie ta willa to będzie, gdzie będzie muzyka doktora Dre lecieć. Drake'a chciałam powiedzieć już niejednokrotnie, ale musiałam to wycinać, więc czasami się pomylę i powiem Drake'a. Super. Ale zrobiłem zdjęcie, wysłałem Franklinowi i Imani, no i następna misja wykonana. Potem, oczywiście w przerwie, zrobiłem następną misję, gdzie musiałam znowu odzyskać kosztowności, tym razem znowu taki lalala, znowu złoty naszyjnik z zielonym diamentem. Wziąłem go, dostarczyłem Franklinowi, no i dostałem następne 68 tysięcy za to, więc bardzo fajnie. Następna misja doktora Dre, gdzie musiałem zabić ochroniarzy pewnego prawnika. Musiałem tego prawnika porwać, ponieważ on miał dostęp do tej imprezy. I więc musiałem go porwać, żeby mieć kody do bramy, żeby móc wjechać na tą imprezę. Przy okazji jeszcze jego auto porwać, co zaraz sobie zobaczycie. Na początku musiałem rozstrzelać się z Duganami. Najlepsze jest to, że jego ochrona to są Dugani. To dla mnie dziwne, nie wiem dlaczego, z jakiej paki, ale są. Na początku musiałem w ogóle ten gościu z ochroniarzem, nie wiem dlaczego chciałem do niego strzelić. Był na czerwono, ale zabiłem już ostatniego ochroniarza, wziąłem paralizator, który dał mi Franklin. Poraziłem go i wsadziłem do bagażnika jego auta. Tak jak mówiłem, on ma kody przy sobie i auto, dzięki któremu będę mógł wjechać. Więc po prostu wpakowałem go do bagażnika, no i przyjechałem nim do naszej agencji i następna misja gotowa. I następna. Tym razem w misji musiałem pojechać tym jego autem na tą imprezę. Więc właśnie widzicie, wjeżdżam na tą imprezę jego autem, dostałem kod, żeby właśnie móc otworzyć tą bramę i wjechałem. No i tu trochę zarąbałem, bo od razu zrobiłem alarm praktycznie od razu jak wjechałem. Musiałem znaleźć źródło muzyki, a ja wjechałem tam dalej autem i od razu zrobiłem alarm. Ale potem musiałem po prostu rozstrzelać i powysadzać dużo aut. I dzięki temu ten VIP, który mówił tą muzykę, puszczał tą muzykę i mówił, że on będzie ją puszczał, właśnie wyszedł i zaczął uciekać helikopterem, więc musiałam go dogonić. Wziąłem sobie jedno z szybkich aut, które gdzieś tu się znajdowało, bardzo szybkie było. No ale go dogoniłem, zacząłem strzelać do niego z SMG-a i potem ten helikopter się rozbił obok Fortu Zancudo. Po prostu zabiłem tego gościa, wziąłem jego telefon i wystarczyło, żebym wrócił do agencji. I od razu wam mówię, zaraz obok tego miejsca, dosłownie w tym miejscu, zawsze się respi jakiś pojazd latający, więc polecam to zobaczyć to miejsce, bo dzięki niemu byłem o wiele szybciej i wykonałem tą misję i dostałem z niej znowu 100 tysięcy, tak jak za tą misję jedną wcześniej. Co po prostu, co 3 misje dostajesz tą misję. Następna misja, Davis. Musiałem się udać z jakimś ziomkiem Franklina na jakieś miejsce wymiany czy coś takiego, bo chyba nie udało się i dealerzy chcieli zabić ziomków Franklina od ziomka Franklina. Macie o co chodzi. W skrócie, musiałam wszystkich wybić, co nie było większym problemem, bo to robię 24/7 w tej grze. I w tej grze, jak nie masz broni, to po prostu ta gra nie ma sensu. Ale wiecie o co chodzi, zabiłem wszystkich. I po zabiciu wszystkich, tak właśnie zabiłem ostatniego gościa, musiałam ukraść tą furgonetkę, zgubić losów i dojechać z nią do wyznaczonego miejsca przez tego gościa od Franklina. Dojechałem do tego miejsca i misja następna wykonana. I co mogę robić między misjami? Następne zlecenie, ale tym razem balasi i zrobiłem je. Musiałam w skrócie na Grove Street pojechać i rozstrzelać balasów, bo jest jakiś tam zadar. Musieliśmy po prostu pomóc temu zielonemu gostkowi, żeby on nam potem pomógł w ostatecznej misji, gdzie w Wagosi będziemy walczyć z Wagosami. W skrócie, o co chodziło w tej misji, musiałam rozstrzelać tych fioletowych ziomków, potem podążać za jednym z nich do jakiegoś hangaru. Okazało się, że przesłuchując tego gościa, okazało się, że właśnie Wagosi mają tą muzykę, a nie oni, balasi, więc w następnej misji po prostu musieliśmy się udać do Wagosów, ale tym razem misja wykonana właśnie i odpaliłem ostatnią misję właśnie z Wagosami, gdzie musiałem po prostu bić się do Wagosów, bo oni mieli muzykę, a nie balasi. Na początku biliśmy się na balasów, bo myśleliśmy, że oni mają, okazało się, że Wagosi mieli. No i po wybiciu trochę żołnierzy tego gościa, on wyszedł i zaczął uciekać autem. Nie, dlaczego nie mogłem do niego strzelać w momencie, jak on odjeżdżał, ale to z GTA musi po prostu być dłuższy gameplay. Ale dosłownie po chwili nie go dogoniłem. Próbowałem go jeszcze dłużej zastrzelić, ale mi się niestety nie udało. I musiałem go dogonić moim autem. Na szczęście on jechał bardzo powoli i było mi łatwo go dogonić. Już tu wziąłem swojego SMG w rękę, zacząłem go gonić. I czasami mi się udaje to zrobić go szybciej, ale niestety tym razem nie aż tak szybko, ale udało mi się. Dobiłem jeszcze jakąś babcię, która we mnie wjechała. Siadłem do jego auta, wyciszyłem muzykę, żeby nie mieć praw autorskich, chociaż i tak pewnie są.
i dojechać do agencji. Za tą misję dostałam też 100 tysięcy. Potem odpaliłem sobie następną misję. Tym razem była to taka właśnie przerwnikowa misja, w której musiałam wysadzić bazę Lostów, więc podłożyłem takie 3 bomby. Tu właśnie widać, jak podkładam drugą i trzecią. Nie wiem, skąd ja te ogromne bomby wyciągam. Mnie nie pytajcie, ale miałam 30 sekund na ucieczkę i to mi się udało. Dostałam za to 39 koła, musiałem jeszcze uciec z policji. Potem wziąłem 195 tysięcy z klubu nocnego i dostałem 30 tysięcy za misję od Madrazo, gdzie musiałam po prostu kogoś zabić. Potem rozpocząłem przedostatnią misję od doktora Dre, gdzie musiałam ochronić go w jego własnym salonie, ponieważ właśnie jego kolega wysłał na niego najemników, którzy mieli go zabić, ale im się to nie udało, bo na szczęście ja byłem tam i uratowałem go. I to jest najgorsza misja. Powiem, dlaczego jest najgorsza misja? Ponieważ cutscenka tam trwa 5 minut. Zaraz to zobaczycie w sumie. Wam oczywiście pokażę całą, żebyście mogli to zobaczyć. Tu wysadziłem 2 ostatnich gości. Wbiegłem sobie. I zaczyna się nasza ukochana cutscenka, która trwa prawie 5 minut, bo to mierzyłem. I enjoy. Żartowałem, nie będę tego pokazać, ale dostałem za tą misję 100 koła. Byłbym złym człowiekiem, gdyby to pokazał. No i ostatnia misja, gdzie musiałem tego gościa, który wysłał najemników na właśnie naszego doktora Dre, wysłał tych najemników. Musimy teraz go dorwać, bo on właśnie ma tą muzykę, doktora Dre. I w skrócie, na początku musiałem jego przyduklasów zabić, które kilku było, ale potem dzięki Imani namierzyliśmy, gdzie on uciekł autem. Okazało się, że był na lotnisku, uciekał. I oczywiście wysłał swoich najemników na nas, bo się boi sam. Jeden na jeden, Bambi. Nie podstrzelam w kamerę, ale po prostu chciałem. Potem było jeszcze więcej tych najemników, jeszcze więcej. Naprawdę tych najemników jest bardzo dużo. Ale nie mogę pokazać tego, dlaczego, bo tak. Potem po prostu go postrzeliłem parę razy, potem znowu jak leżał. Wziąłem go za fraki, wniosłem go na dwór, gdzie doktor teraz się z nim pobawi. Tak, doktor Dre lubi w golfa, nie? No, jak widać właśnie, po tym jak się pobawił właśnie ze swoim kolegą, miałem go odwieźć do tego właśnie klubu golfowego. On tutaj nam pomachał, papa. No i nasze właśnie zadanie zostało wykonane, czyli zrobienie zlecenia doktora Dre. Wszystkie misje zostały wykonane. Pewnie prawa autorskie za tą piosenkę będą, ale czy ja poradzę. I za tą misję oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, dostałem okrągłe... Okrągły milion dostałem. Potem 250 tysięcy jeszcze dostałem za to, że zrobiłem to za pierwszy raz. Potem na publiczną sesję poszedłem i sprzedałem nasze rzeczy z bunkra za 120 koła, więc dowiozłem do pierwszego miejsca. Oczywiście musiała to być taka publiczna sesja, gdzie wszyscy chcą wszystkich mordować, więc jak tylko wysiadłem, zacząłem, że jakiś gość podjeżdża, wyciągnąłem M-kę, nie celowałem do niego, a jak zacząłem, że na mnie jedzie, zabiłem go po prostu, bo się czułem niebezpiecznie. I on podjechał jeszcze parę razy go jeszcze zabiłem, ale w pierwszym miejscu nie było problemu, w drugim w ogóle już nie przyjechał, w trzecim też nikogo nie było problemu. A w czwartym było najgorzej. Do nikogo nie strzelałem, żadnych z ludzi. Tego gościa zabiłem parę razy, potem już w drugim, trzecim ani razu. I w czwartym miejscu po prostu strzelam do Mary Weather. Tu właśnie Buzarda zrzuciłem i jeszcze jakiś gościu tu jeździ w aucie i musiałem go ściągnąć. No i nie mogłem go ściągnąć, bo on się musiał oczywiście daleko zaparkować i nie mogłem go zabić, więc stwierdziłem, że wysiadam. Gdyby ten gość po prostu podjechał i go zabił szybciej, to może bym uniknął taką pewną rzecz, jaka jest śmierć, bo przez to, że ten gość nie chciał wysiąść z tamtego auta, umarłem z rąk jakichś graczy. Oczywiście ludzie, którzy nie mają nic lepszego robić, niż zabijać randomów na sesji, którzy chcą sobie po prostu zarobić, to są właśnie oni. Na początku zacząłem odjechać i mówię, let's go, dam radę sprzedać, nie będzie większego problemu, no i po prostu pięknie, nie będę musiał się z nimi męczyć, a potem zauważyłem, że wracają. Mówię, o nie, oby nie chcieli mojej sprzedaży zniszczyć, tylko coś innego chcieli zniszczyć. Oczywiście, że moją sprzedaż chcieli zniszczyć. Miałem jeszcze ostatnie miejsce do zajechania. Ani nie, oczywiście muszą mi to zniszczyć. Zaczęli wysadzać, więc ja po prostu mówię, nie no, nie mogą tak tego zrobić, nie mogę tak tego zostawić, więc mówię, zniszczę ich szybko. Więc coś zabiję, postaram się. Ale niestety, dosłownie umarłem i sekundę później dostałem 141 tysięcy w gotówce. I okazało się, że to jest idealnie co do 1000, tak jak ja liczę na kalkulatorze, to dosłownie idealnie co do 1000 było, że móc kupić biznes, więc jeżeli materiał wam się spodobał, to jest ile czasu zajęło mi to. Ja się z wami żegnam, miłego dnia, tygodnia, miesiąca, smacznego, że coś jedliście, albo jecie, nara.